Dobra, wesoło. Może widać. Do mnie odeszło. Ale jesteś rozgrzany, chłopaczek. Asia chyba jeszcze to. Zosia, no co ty? Mamy trzy osoby, które będą koordynowały konkretne grupy. Powinien gdzieś tutaj być Błażej, Piotr i Ines. Są. Dobra, słuchajcie. Dzieci, rocznik 2018 i młodsi, proszę tu... Ogromnie się będą cieszyć z tego, że im kibicujecie. Zobaczcie, jaki piękny widok. Ależ pięknie. Dalej, bo tu biegnie najstarsza grupa i mamy pierwszego zawodnika, który pokonał 500 metrów. Brawo, wielkie brawa dla ciebie. Jeszcze troszkę. Wielkie brawa, super. A słuchajcie, a na plaży, tuż się ogrzać troszkę. Się na oczy. Nawet nie widzą, gdzie biegną, ale biegną i to jest piękne. Brawa dla was, super! Nie przypominaj, tak, 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 super, mega dumny, wiesz? Tak, spodnie tam, nie? A długo ławcza. Od ilu zaczynamy? To powiedzcie mi. Dobra, słuchajcie, dwie, trzy. Kto da 32 zł za ten wspaniały bidon? Ręka do góry. Niedzielne granie 28 stycznia rozpoczęła nowość, czyli pierwszy fabianicki bieg małych, wielkich serc. Tak, to nowa inicjatywa zorganizowana w sumie przeze mnie i przez Stowarzyszenie w Niewielkim Mieście oraz oczywiście Hufiec ZHP Pabianice. Gościliśmy prawie 100 dzieci podzielonych na trzy kategorie wiekowe. Miały do pokonania od 200 do 500 metrów. No i co, wszystko szczęśliwie się udało. Dzieci ukończyły, na mecie otrzymały wspaniałe medale wydrukowane na drukarce 3D. Skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia? Biegi dla dzieci są nieodłącznym wydarzeniem biegów innych, takich komercyjnych nazwijmy to. I ja już od dawna chciałem taki bieg zorganizować. Szczerze planowałem go na przyszły rok, ale wyrzuciłem hasło Michałowi Pietrzakowi, czyli szefowi sztabu około 2 tygodnie temu. Powiedział, nie, robimy już w tym roku. I tak żeśmy zrobili właśnie bieg małych, wielkich serc. Jak na pierwszą edycję, zainteresowanie duże. Zainteresowanie duże, troszkę miejsc zostało. Pewnie ludzie troszkę się obawiają pogody, jakieś wirusy i tak dalej, ale mam nadzieję, że tym pierwszym biegiem przekonamy rodziców, że warto tutaj pojawić się w styczniu na tym biegu w przyszłym roku i ta setka w przyszłym roku pęknie na pewno.
a przed nami o godzinie 10:00 siódma edycja biegu Policz się z cukrzycą dla nieco starszych. Dla nieco starszych, dla osób od 16 roku życia. Tak, siódma edycja, biegamy standardowo na naszym Lewitynie, do pokonania będą 4 kółka, łącznie 5 km. Pierwszy startują biegacze, a następnie zawodnicy z kijami, czyli Nordic Walking. Ilu uczestników? Mamy 215 uczestników. A na podział, jeśli chodzi o biegaczy i Nordic Walking? 25 Nordic Walking, a pozostali to biegacze. Czy w gronie startujących są osoby, które powtarzają się z roku na rok? Tak, oczywiście. Są osoby, które startują już któryś raz z rzędu. Szczerze nie wiem, czy jest ktoś, kto startował już w wszystkich edycjach, ale może mnie to ta rozmowa zmotywuje do tego, by to sprawdzić. Natomiast tak, są osoby, które startują któryś raz, są osoby, które przyjeżdżają do nas z innych miast co roku. Są ludzie z Łodzi, z Konstantynowa, z Gierza, Sieradza, tak naprawdę z całego województwa, więc jest to impreza, można powiedzieć, ogólnopolska. Powiedzmy o pierwszym numerze startowym, bo tutaj też trwała licytacja. Tak, jak co roku od chyba 3 lat trwała licytacja numeru startowego 1. W tym roku został on wylicytowany na Allegro za kwotę 1520 zł, więc całkiem okazała kwota. Co ciekawe, druga osoba, która dała kwotę 1500 zł i została przybita tylko te 25 zł, również wpłaciła tą kwotę 1500 zł na skarbonkę i w ramach podziękowania przekazaliśmy jej numer 32 z racji 32 finału. Co ciekawe, jeszcze jedna rzecz, wczoraj już bez licytacji Allegro jako post zamieściłem informację, że chętnie sprzedam numer 1 na bieg dzieci i rodzina, która wykupiła numer 1, wykupiła również numer 1 dla dzieci za kwotę 320 zł. A przypomnijmy, jaka była kwota wpisowego na bieg? Kwota wpisowego na bieg dla dorosłych to było minimum 50 zł. I tutaj trzeba naprawdę pochwalić ludzi, ponieważ niektórzy wpłacali po 100 czy nawet więcej złotych. Jeżeli chodzi o dzieci, to była kwota minimum 25 zł. I tak jak w przypadku dorosłych, również pojawiały się wyższe kwoty. To jaki łączny dochód z biegu Policz się z cukrzycą? Z tego, co ostatnio sprawdzałem, to jest to kwota 14 tysięcy złotych. Razem z tym numerem startowym? Tak, razem z tym numerem startowym. Nie, bez numeru startowego. Czyli ponad 15 tysięcy, blisko 16 tysięcy złotych, łącznie z licytacjami numerów startowych. Co czeka na uczestników, zawodników na mecie? Na uczestników jak zawsze czeka piękny, kolorowy medal. Zawsze jest on inny, zaprojektowany. Ważne, żeby był on kolorowy, bo nie oszukujmy się, medale też zachęcają do biegania. W prawo czy w lewo? A ja tak. Nie zasłaniasz. Oj, przepraszam. Super jest. Ania, miałaś rację. Mogę położyć? A mogę dostać serduszko? Cześć Oluś! Cześć słoneczko! Też ci to puszki! Rzucaj, patrz, chłopaki zbierają rybę w roku. Masz serduszko? Ale patrz, też serduszko! Naszych zbijanek. Zostawiły trochę miejsca dla tych, którzy biegają szybciej i indywidualnie. Także mogę zadowolić całego Sieradza, serdecznie dziękujemy za wykonanie medali. Wtedy mnie bolało, i tak dalej. Przestało mnie boleć, pojechałem w sobotę. Ruszyli. Wielkie brawa, czekamy na was tutaj. Oni nie lubią, że pan zachodzi w asfalcie, a ja lubię ten dźwięk, bo on tak spytają. Będziemy pierwsi. Będziemy pytać po drugiej stronie, można by wyglądać. Proszę o zejście. Jest Michał po pierwszym kółeczku. Jak widzicie, ma się świetnie.
I drugi. Mariusz Pabich z numerem 1. Wielkie brawa. A co ciekawe, to nie Mariusz wylicytował numer 1, tylko jego brat. Brawo, brawo, brawo. Dawajcie, dawajcie. Super, super, super. Ekstra. Dawaj Lechu, dawaj, dawaj, dawaj. I mamy pierwszą panią Marysię Błoch, która wygrała w zeszłym roku. Dawaj, dawaj, dawaj panowie, dawaj, 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 dawaj. Super, super, super. I mamy drugą panią. Wielkie brawa. Zawodnicy pokonali 1250 metrów. Dawaj, dawaj, dalej, super. Trzymaj, trzymaj, trzymaj tempo. Ekstra. Wielkie, wielkie brawa, super. I mamy czwartego zawodnika, Wojtek Sowała. Trzymaj, trzymaj, Wojtek, ekstra. Super! Trzymaj, 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 super! No nie słyszę, słuchawki, muzyczka. Zobaczcie, biega na metę, szczęśliwy, wielkie brawa dla Michała, super! Brawo! Michale, jesteś po prostu niepokonany. Pewnie w niektórych kręgach pokonany jestem, tutaj faktycznie dzisiaj świetnie się bawiłem, wygrałem z dużą przewagą, ale myślę, że dzisiaj ważniejsze jest zupełnie co innego, biegamy w szczytnym celu i to cieszy mnie najbardziej. No właśnie, dlatego wystartowałeś, dla orkiestry? Dokładnie tak, wystartowałem dla orkiestry, dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cieszę się, że wreszcie mogłem to zrobić, zazwyczaj w tym terminie byłem na obozie, a w tym roku wczoraj wróciłem z tego długiego obozu i dzisiaj mogłem wystartować, to mnie cieszy najbardziej. Powiedz, jak się biegło? Fantastycznie, widząc po twoim... Fantastycznie się biegło, ja 150 metrów stąd, mieszkałem 20 lat od urodzenia i na tej pętli pokonałem setki kilometrów, więc piękne wspomnienia i biegło mi się rewelacyjnie. A powiedz, albo raczej przypomnij, startowałeś już w tym biegu? Policz się z cukrzycą? Nigdy nie startowałem, nigdy nie mogłem w tym wystartować, dlatego zależało mi w tym roku i dlatego tutaj jestem. Drugie miejsce to też bardzo dobry wynik. No, z takim rywalem przegrać to jak nie przegrać, więc absolutnie nie ma wstydu. Przede wszystkim jestem zadowolony ze swojego biegu i z czasu, bo ciężko, ale tak miało być. Więc jestem super zadowolony. No a z tą jedynką też się wiąże ciekawa historia, ponieważ jedynkę nie wylicytowałem ja, tylko mój brat. Ja o tym nie wiedziałem i powiedział mi, biegnie z jedynką i masz wygrać. No a niestety później okazało się, że jest Michał też na listach i to zadanie okazało się raczej niewykonalne. Ale ja, żeby się zrewanżować, kupiłem jedynkę dla mojego synka, który biegł w biegu dzieci. Bardzo mi się podobało, dwóch zresztą. Więc super dzień, no. Idealny. Za jedynkę troszkę pieniędzy poszło. Z tego co wiem, 1520 zł, dokładnie, tak, tak, tak. Po raz który w tym biegu? Zdaje się, że dopiero drugi chyba, bo pierwszy raz biegałem 3 lata temu, a później tak się składało, że mnie w te weekendy akurat nie było w Pawiennicach i teraz dopiero znowu. Ale bardzo fajnie, rodzinna atmosfera, no ja tutaj biegam kilka razy w tygodniu, więc jak u siebie, super. Marysiu, obroniłaś tytuł z tamtego roku. No udało się jakoś. Nie trenowałam może tak samo jak w tamtym roku, no ale jakoś, jakoś mi się udało obronić. A ciężko było, czy nie? No, pogoda dopisywała. Wydaje mi się, że to bardziej chodziło o nastawienie. Nie byłam aż tak negatywnie nastawiona jak w tamtym roku, bo w tamtym roku miałam kontuzję, więc w tym roku podeszłam sobie tak na luźno i udało się. Czyli połączenie zabawy, rekreacji, sportu, no i oczywiście szczytny cel. Tak, dokładnie. Chciałaś właśnie... Jasne, tak, tak, tak. To głównie przez tą cegiełkę tam na wpisowym się zapisałam. Poza tym też miałam zrobić trening, więc stwierdziłam, że połączę obydwie rzeczy. A pokrótce przypomnij historię udziału w tym biegu. 3 lata temu był koronawirus i pandemia pokrzyżowała trochę plany, jeśli chodzi o starty. Tak więc biegłam bardziej... Jakby dostałam medal i... Miałam po prostu przebiec 5 km, ale tam się dołożyłam jeszcze z cegiełką. Później jeszcze miałam rok temu start na to właśnie to 5 km i pierwsze miejsce zajęłam. No i w tym roku po raz kolejny zajęłam pierwsze miejsce, więc się bardzo cieszę z tego powodu, że tutaj biorę udział. Czyli za rok trzeci raz. Mam nadzieję, że tak, no zobaczymy.
Zapraszam na zupkę! Jeszcze raz poproszę o oddawanie chipów pomiarowych. I wielkie brawa na pana z numerem 41, piąteczka, ekstra. I z panią też piąteczka, dziękujemy. O, o! Wielkie brawa! Słuchajcie, chwila dla fotoreporterów, wideooperatorów. Piękne, drewniane statuetki, ale co, należy się. Jeszcze raz proszę o duże brawa dla dziewczyn. Wielkie brawa dla Michała! Brawa, brawa, brawa! Wskakuj Zosia na pierwsze miejsce na podium. Brawo! Brawo, brawa Zosia! Gratulacje, kopertki. No dobrze pamiętam. Jak widzicie, niektórzy przyjeżdżają do nas co roku, co bardzo nas cieszy. Bieg nie jest tylko i marsz, nie jest tylko pawianicki, ale tak naprawdę ogólnopolski. Obowiązkowo. Obowiązkowo musieliśmy. Tak, obowiązkowo musieliśmy słodzić nasze gorące serca, gorące zapały i. Rozgrzane do czerwoności. Rozgrzane do czerwoności. Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni, że jest tak nas dużo i pewnie dużo zebraliśmy. No
Grupa jest fajna, duża. Ksawerów dołączył do tej zabawy. Marsowaliśmy dla WOŚP-u na Grabi w Kolumnie, w tym roku na zaproszenie. Tak, dziękujemy. Dziękujemy. Także łączymy serca. Tak, morsujemy. Chciałem powiedzieć, że przegrali w przeciąganie liny i za rogie zrywa. Ale się za tak przegraliśmy. Większą siłę będą. Tak, was było będą, więcej. Tak, oszukują. Będą jeść dużo stejków i jak będą mieli siłę w bickach, to nas pokonają. Damy radę, oczywiście. Duże serce. Słuchajcie, Ksawerów, jak wam się tutaj morsowało? Bardzo dobrze. Nie jesteśmy pierwszy raz na Wielna Lewity, nie? W tamtym roku też byliśmy zimą. Fajnie się morsuje, tutaj jest przyjemnie. Natomiast mamy swoje stałe miejsce nad rzeką, gdzie tam jest woda płynąca. Tu mamy stałą, ale jest zimniutka, ale jest dobrze, ładnie, minutko jest. Super. I jest bliżej. Tak jest, to prawda. Tak, jest bliżej. Ksawerowie nie mamy. W jakich klimatach morsowaliście w tym jest roku? Oczywiście zawsze jakiś... Italo disco. Właśnie przygotowaliśmy jedną piosenkę, czy Konfucjone, taka tradycyjna, stadionowa, morsownicza, dla morsów piosenka. No i pewnie to wyszło. Wyszło to nasze śpiewanie. Co, morsowanie do końca świata? Jeden dzień dłużej! Siema! I rzut, tak, rzut, prosto do matki. Gdzie jest ta matka? Macie matkę? Dobra, matka Boniu, dawaj Boniu. Tam podajesz, albo zabijasz, jak chcesz. Oj, nie złapało się piłki, podnosi dinożar. Dinożar dawaj, bierz się i spijaj. Spijaj. Prosiak postrzelony! Legł Prosiak! Chodź Prosiaku na... Dobra! Naprawiam Prosiaka! Dobra, Prosiak schodzi z boiska! Dawaj, no schodzi, zbita jesteś! Chodź z boiska, Prosiaku! Piłka po stronie... Pingwina, dobra! Oj, tutaj proszę bardzo! Krzyk złapał piłkę! Krzyk, zbieraj się i zbijaj! Oj, prawie blisko było. Dobra, Goryl, uwaga, Goryl, zabijaj. O jest, Krzysiu piłkę złapał, brawo, super, dawaj, dawaj Gorylu. Złapałeś? No, ten mecz to potrwa. Czwartą rekreacyjno-sportową imprezą w Lewitynie miała być siatkówka na wesoło. Tak jest, miała być siatkówka. W tym roku po raz pierwszy chcieliśmy wystartować z takim bardzo śmiesznym, bo to głównie o zabawę tego dnia chodzi. Niestety no, pogoda sprawiła, że nasze boisko jest zalane, troszeczkę zamarznięte, więc szybko to ewoluowało do właśnie tego, co widać za mną, czyli do zbijanego. Niestety przez to stałam się łatwym celem, odpadłam jako pierwsza, ale widzę, że tam jeszcze dalej się dobrze bawią. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie większe zainteresowanie, zrobi się z tego potężny turniej. No właśnie, siatkówka na wesoło, zbijak na wesoło, ponieważ... Przebrania. Ponieważ przebrania, tak, bo głównym i jedynym wyznacznikiem, kto mógł wziąć tutaj udział, to właśnie było przebranie. Konieczne przebranie, bo właśnie dobra zabawa, dobry humor, to jest to, co nam dzisiaj najbardziej tutaj towarzyszy. No i oczywiście widać po przebraniach sztab Pabianicki, sztab WOŚP stanął na wysokości zadania. Tak, no zdawaliśmy sobie sprawę, że po raz pierwszy ludzie jeszcze nie będą wiedzieli, o co chodzi, więc dajemy taki przykład. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ludzie zobaczą i takich przebrań zobaczymy tutaj jeszcze więcej. Wygodnie? Bardzo i ciepło. Polecam. Też to